Zaczyna się sprzedaż edycji. Limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Ta książka w takiej wersji, jaką trzymam w dłoniach, czyli widzisz, okładka błyszcząca, przepiękny papier, przepiękne wydanie, idealne na prezent. A wysyłka startuje przed świętami, czyli jestem pewna, że bez względu na to, gdzie mieszkasz, dotrze do Ciebie na czas i będzie ten prezent pod choinkę. Tytuł drugiego rozdziału jest bardzo symboliczny. Cień przeszłości i labirynt tajemnic. Co tutaj ukryłam? Bardzo, bardzo dużo mądrości wyższej, która jest nam potrzebna na nowej drodze. Ten rozdział należy do jednych z najkrótszych w całej trylogii, ale mimo tego ma dla każdego z nas ogromne znaczenie. Mariam przybyła do twierdzy mrocznych gór, i teraz rozpoczyna się nowy etap w jej życiu. Etap, gdzie można go porównać do takiego morza nieograniczonych możliwości. Jednak zamiast cieszyć się tym nowym, zamiast otworzyć się na to nowe, zamiast zaufać, pojawia się cień przeszłości, czyli wszystkie mroczne wspomnienia. Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Ponieważ my również. Zaczynając nowe projekty, nowe etapy w naszym życiu, zamiast otworzyć się w pełni na to nowe, na to piękne, na to wyższe prowadzenie, zaczynamy wracać do tego, co było. Tracimy czas i energię, ale również programujemy się negatywnie na tej nowej drodze. Negatywne wspomnienia. Z czym to się wiąże? Często mówimy o tym na naszych ceremoniach w czwartki. Gdy zaczyna się coś nowego, a my nagle wracamy do przeszłości, wyszukujemy jakieś sytuacje z przeszłości, które nie były piękne, nie były pozytywne, i aktywują się w nas ukryte strachy i obawy w naszej podświadomości. Jeżeli kiedyś coś się nie udało, to teraz z pewnością również się nie uda. Jeżeli wtedy mi się noga podwinęła, to kto wie, co czeka teraz mnie na tej nowej drodze. I tutaj w tym drugim rozdziale to jest właśnie najważniejsze, że gdy otwierają się przed nami nowe możliwości, aby przyjąć je z wdzięcznością i patrzeć na wszystko z tą nową świadomością, z tym Zaufaniem w to, że to nowe i piękne jest dobre, pozytywne, jeszcze więcej tego dobrego i pozytywnego przyniesie. I odrzucenie tych wszystkich mrocznych wspomnień, mrocznych jakichś strachów, obaw i niepewności, które zabrudzają tą nową drogę. W drugim rozdziale podkreślam to nie tylko poprzez sam tytuł, czyli ten e, cień czy labirynt, ale pojawia się to również w, całym, w całej treści tego rozdziału. W drugim rozdziale bowiem Marian wędruje z władcą Mrocznych Gór i władca Mrocznych Gór, Gór e, Ralph St. Rons pokazuje jej różne Zakamarki, różne ciekawe miejsca w twierdzy. I jest to troszeczkę taki właśnie symboliczny element wędrówki przez labirynt. To nowego, to nowego. Tutaj musi pokonać tyle sekretnych tuneli, tyle sekretnych przejść. W znaczeniu symbolicznym chodzi tutaj oczywiście o wędrówkę w naszej podświadomości. Ile tam jest takich zakamarków? O których nawet nie mamy pojęcia, że tam są. I czasami trzeba wejść bardzo, bardzo głęboko. Trzeba przejść ileś sekretnych tuneli, ileś sekretnych ścieżek, aby zobaczyć, co żeśmy tam nazbierali. I co w tej podświadomości często blokuje nas na naszej drodze, zamiast nas wspierać w tym nowym etapie. Muzyka Zwierząt mocy w drugim rozdziale pojawia się przede wszystkim najważniejszy symbol symbol nietoperza. Gdy Mariam otwiera Starą Księgę, którą znalazła na stole w swojej komnacie, to pojawia się ten symbol aż dwa razy w treści, ale również na okładce. Nietoperz bowiem jest niesamowitym przewodnikiem. Przewodnikiem, który mówi nam bardzo dokładnie, jako zwierzę mocy, że należy wybrać jedno, bo nie można stać jedną nogą w jednym i drugą nogą w drugim. Nie można tańczyć na dwóch weselach. Czyli w tym znaczeniu symbolicznym dla nas oznacza to, że jeżeli jesteśmy na nowym etapie naszej podróży, coś nowego chcemy osiągnąć, coś nowego chcemy zrealizować, to często musimy wybrać to nowe. Zdecydować się na to nowe i świetliste i puścić to stare, często negatywne. Nie topasz jako ten symbol. Wybierz pomiędzy drogą światła i drogą mroku, bo nie można wędrować jedną nogą w świetle i drugą nogą w mroku. I każdy z nas musi tę decyzję podjąć sam. W takim etapie, w którym jest Marian, w której my czasami również jesteśmy, czyli nowego początku, każdy z nas podejmuje tę decyzję. I czasami ta decyzja jest błędna. Nie Nietoperz bowiem podświadomie mówi nam: wybierz światło, zostaw ten mrok, wybierz to dobre i to piękne. Ale często, gdy zaczynamy coś nowego, decydujemy się na to stare. Bo po pierwszym tym sukcesie początkujących pojawiają się jakieś problemy, jakieś trudności, i wracamy do przeszłości. To jest ta, ten moment, w którym bardzo, bardzo wiele osób porzuca swoją nową drogę. Czy jest to nowa droga ćwiczeń fizycznych, jakiegoś sportu, jakichś wyzwań, nowej diety, nowego wizerunku siebie, nowego miejsca, w którym mieszkają. Po pierwszych takich dniach, tygodniach wybierają mrok, czyli powrót do starego. Czyli jeżeli ktoś wcześniej miał niezdrową dietę i decyduje się na tą zdrową dietę, to musi wybrać, decyduje się na to światło, czyli to dobre, piękne i pozytywne dla mnie, czy też zostaje w tym mrocznym, co mi nie służyło, co spowodowało, że moje ciało wygląda niezbyt pięknie i nie jest może zdrowe. I wielu ludzi wybiera światło i systematycznie kontynuują tą dietę czy jakieś ćwiczenia, aż po tych mniej więcej 21 dniach utrwala się to jako nowy program i możemy tym żyć i cieszyć się tym nowym. Ale większość, niestety zdecydowana większość, zanim osiągnie te 21 dni. Powraca do tego starego programu, czyli do tej niezdrowej diety, niezdrowego trybu życia. Czasami z jakiegoś nowego miejsca zamieszkania wraca do starego miejsca zamieszkania, bo nie może się w tym nowym zaaklimatyzować. I w tym rozdziale, w tym drugim rozdziale, mamy to piękne przesłanie tego nietoperza: Wybierz światło. Wybierz światło i pokonaj mrok. Pokonaj więc swoje stare programy, stare blokady, ograniczenia, niepewności, strachy i otwórz się na to nowe. Nietoperz jest również takim symbolem inicjacji w starych kulturach. Był on tym symbolem Matki Ziemi, jej mrocznych jaskiń, mrocznych korytarzy, bo tamte nietoperze mieszkają, a jednocześnie. Był to ten próg inicjacji, aby przejść do tego nowego, aby zdać ten egzamin, czyli wybrać to nowe, wybrać to świetliste, wybrać to dobre dla nas i porzucić to wszystko niskie, to co nas blokuje i co nas ogranicza. Zaczynają wędrówkę poprzez różne miejsca w twierdzy i zwracam szczególną uwagę na ten śnieżny, śnieżno-biały ogród. Dlaczego w tym momencie Ralf zatrzymuje się i mówi: To miejsce nosi nazwę śnieżno-białego ogrodu. Dlaczego, dlaczego w tym momencie mówi jej, Tu nie ma miejsca na lekkomyślność, nie jesteśmy na dworze w ogrodzie rozkoszy? Dokładnie w tym miejscu zatrzymują się, jak gdyby na chwilę. Jakie ma to dla nas znaczenie? Kolor biały, śnieżno-biały. Czystość, niewinność, to jest ta prawda, to jest to, co nie ma końca, nie ma początku. Tak jak zaczynamy pisać książkę, siadamy przed białą kartką papieru biała kartka papieru czyli jeszcze nie została zapisana, jest niewinna, jeszcze nic nie zostało na niej zapisane. I dlaczego zwracam na to uwagę? Bo Mariam jest w tym nowym miejscu, to jest dla niej nowy początek, to jest dla niej nowa droga. I Ralph podkreśla to. To jest jeszcze niezapisana kartka papieru, to jest jeszcze niezapisany rozdział w księdze, czyli stajemy przed białą kartką papieru, stajemy w tym momencie tego białego początku w niewinności. I co zapiszemy na tej naszej kartce, tej naszej wspólnej księgi życia, to już zależy od nas. Ale ja zwracam Twoją uwagę na to, byś była niewinna, byś miała w sercu prawdę, lekkość i czystość. Nie jesteś. mojego autorstwa, Mary Bukardi, rozdział drugi. Dzień przeszłości i tajemnic. Miejsce twierdzę mroczne góry. Mariam otworzyła oczy. Słońce pięknym i ciepłym blaskiem zalewało całą komnatę. Było już około piątej po południu, więc niedługo mogła oczekiwać księcia. Jak przez mgłę pamiętała, że śniły jej się czasy uwięzienia w Erks. I już na samo wspomnienie przeżytego wówczas koszmaru poczuła na całym ciele zimny dreszcz. Te pierwsze myśli, jak na zawołanie, obudziły kolejne wspomnienia. Pierwsza ucieczka z Sarons, wyrok nad Wiedźmą z nad Orsy. Oraz te krótkie i najdroższej sercu momenty, których cień od razu odpędziła rezolutnie bojąc się, że odżyją z dawną siłą. Energicznie poterwała się złoża, owijając się ciepłym pledem i ruszyła do sąsiedniej komnaty, gdzie z zaskoczeniem stwierdziła, że wanna była znów pełna wrzącej wody jakby dopiero co przygotowanej do kąpieli, a na stole czekało obfite śniadanie. Jak to? Przecież nic nie słyszałam. Żadnego szeptu, szmeru, odgłosu. Skąd więc to wszystko? Kto to tutaj i kiedy przeniósł? O nie miała. Podbiegła do drzwi, ale były zamknięte. Klucz nadal siedział w misternym zamku, dokładnie w tej samej pozycji. W jaki zostawiła go wieczorem. Tędy nikt nie mógł dostać się do środka. Pomyślała, jej apartament musiał mieć inne, tajne wejście. Przeszła każdy kąt, nasłuchując i dotykając każdej podejrzanej szpary w masywnych regałach z książkami. Odsunęła nawet obrazy, ale nie znalazła zupełnie nic. Także drzwi na teraz były zamknięte i to od wewnątrz. To niemożliwe. Czyż aż tak mocno spałam? Może ta nasenna mikstura tak skutecznie otępiła moje wszystkie zmysły? Szukała sensownego wyjaśnienia, ale na próżno. Wreszcie z westchnieniem zrezygnowania postanowiła zostawić to na później, by teraz jak najszybciej przygotować się do zapowiedzianego poznania twierdz. Po śniadaniu, a raczej już po wieczorku, gotowa na ponowne spotkanie z władcą mrocznych gór, usiadła do stołu, by zająć się czymś pożytecznym. Na bracie spoczywała owa wielka, stara księga, jakby tylko czekając, aż zagłębi się w lekturze, co też niezwłocznie uczyniła. I tak minęły z dwa kwadransy. Nie mogła nawet na moment oderwać wzroku od kolejnego rozdziału tajemniczego rękopisu. malowitło ozdabiające stary pergamin. Miał w sobie coś niezwykłego. Czarny nietoperz i stający dęba rumak okolony liśćmi zielonego bluszczu. Sprawiały wrażenie wręcz żywych. Jakby były tylko uśpione na moment, i w ułamku sekundy mogły zerwać się i umknąć jej uwadze. Wśród zaśnieżonych szczytów szamą, na samym końcu traktu do Wiu, leży niezwykła kraina jadowitych nietoperzy. To świat, w którym żaden człowiek nie waży się nawet stąpać po ziemi, gdy słońce zapada za horyzontem. Przez chwilę zamknęła oczy, wygodnie tonąc w miękkich poduszkach. Znów wróciły wspomnienia beztroskich lat dzieciństwa spędzonych w klasztorze Seseks. Oblicze matki przełożonej, która przez te wszystkie lata była jej opiekunką i nauczycielką, oraz pozostałych sióstr karmelitanek. Westchnęła głęboko i łzy same napłynęły jej do oczu. Tamten czas. Kojarzył jej się ze swobodą, wolnością i bezpieczeństwem. W sesek z były pełne kwiatów i pachnących ziół, podczas gdy tutaj, przez olbrzymie okna, widziała tylko przeraźliwe, surowe, czarne i zimne mroczne szczyty. Miała dziwne wrażenie, że za sprawą zdarzeń z ostatnich lat seseks jakby przykryła gruba warstwa kurzu. I często myślała o tym, że tamten świat już dawno nie istnieje. Zniszczony wojną, wypalony ogniem i na nowo zarośnięty zielskiem, jeszcze tylko ruinami wysokich murów, przypominał o tym, czym był kiedyś ów potężny klasztor. Z rozmyślań wyrwał ją daleki odgłos trzaskających drzwi, i teraz już wyraźnie słyszała miarowe męskie kroki. Była pewna, że należą do Ralfa de anderhans Dlatego zamknęła księgę, zaklęć i wzięła głęboki oddech. Musiała być silna. Tutaj w mrocznych górach nie było miejsca na wspomnienia, a tym bardziej słabość. To ani nie miejsce, ani nie czas na rozczulanie się nad samą sobą. Pomyślała. Zanim jednak zdążyła zebrać myśli, usłyszała pukanie. Raz. Dwa, trzy, siedem. Tak nie myliła się. Błyskawicznie zerwała się z fotela, strzepnęła niewidoczne drobinki kurzu z pięknej materii szmaragdowej sukni, podeszła do drzwi i ze zgrzytem przekręciła stary rzeźbiony klucz, po czym otworzyła ciężkie wrota. Cały korytarz dokładnie oświetlały pochodnie, a tuż przed nią stał oczekiwany władca mrocznych gór. Witaj, Marian. Witaj, książę. Odwzajemniła pozdrowienie i spojrzała mu prosto w oczy. Jego twarz, w większości skryta pod pięknie ozdobioną, tym razem złotą maską, Wyglądała niezwykle przyjaźnie. A całą postać otulał gruby, miękki płaszcz w kolorze ciemnego brązu, pod którym malowały się drobne, złote ornamenty, jakby utkane małymi rączkami elfów. Przez ramię miał przewieszony drugi płaszcz, a w dłoni trzymał drewnianą latarnię, która silnym blaskiem oświetlała kamienną posadzkę. Ubierz się cieplej. I ruszamy w drogę, zanim zapadnie zmrok. Dziś poznasz najważniejszą część twierdzy, a resztę zostawimy na kolejne dni. Chodź za mną i nie zadawaj żadnych zbędnych pytań. Mamy mało czasu. Dodał, podając jej ciężką materię Dobrze. Odparła cicho, przyjmując aksamitną tkaninę i zarzucając ją na ramiona. Mężczyzna z uśmiechem obrzucił ją badawczym spojrzeniem. Musiał przyznać, że wyglądała niezwykle pięknie i świeżo. Prawie nic nie łączyło jej z Mariam Salisk, którą poznał wczoraj. Jakaż zmiana nastąpiła w tej osóbce w ciągu zaledwie kilku godzin. Wczoraj osądził jej wiek na kilka lat więcej niż miała w rzeczywistości. Uśmiechnął się tajemniczo, sam do siebie... I nie czekając ani chwili dłużej, energicznie ruszył w kierunku schodów. Marian zatrzasnęła drzwi komnaty i starała się za nim nadążyć. Już po kilku sekundach książę zatrzymał się przed jedną ze ścian, następnie włożył dłoń w maleńkie wgłębienie pomiędzy kamieniami. Powietrze przeszył cichy zgrzyt i ściana ustąpiła. Sekretne przejście. Pomyślała i teraz była zupełnie pewna, że tak samo ktoś dostał się do jej komnaty w czasie, gdy spała. Na samo tego wyobrażenie poczuła dreszcz. Weszli do środka i mur znów się zasunął. Mężczyzna odwrócił twarz w jej kierunku i zmierzył ją chłodnym, przeszywającym spojrzeniem. To jeden z wielu sekretnych tuneli w mrocznych górach powiedział z naciskiem i nagle miała wrażenie, że odczytał jej myśli. Nie wolno ci chodzić tędy po zmroku, a gdy słońce osiągnie horyzont, musisz być w swojej komnacie. Nigdy nie zostawia otwartych drzwi i nigdy, przenigdy nie otwiera ich w środku nocy. Nasz ustalony kod znasz, inne po prostu ignoruj. Wszelkie nawoływania, szepty, stukania po zachodzie słońca. Są złudne oraz niebezpieczne. Poczuła dziwny ścisk w żołądku, a widząc, że książę nie spuszcza z niej oczu, skinęła głową, szepcząc. Rozumiem. Mężczyzna, nie czekając dłużej, ruszył dalej w głąb korytarza. Tutaj pochodnie były coraz rzadsze i rzadsze, aż zapadł zupełny mrok. Nie mogąc otrzymać mu kroku, Pozostawała bardziej z tyłu i potknęła się kilkakrotnie. Wilgotne tunele krzyżowały się kilka razy, ale starała się dokładnie zapamiętać całą drogę. Siedem razy w lewo i trzy razy w prawo, pomyślała, gdy tajemne przejście nagle rozjaśnił blask słońca. Tuż za kolejnym zakrętem, w pełni ukrytym pod baldachimem zielonego bluszczu. Rozpostarł się widok na zalany złotym światłem dziedziniec. To jednak nie był główny plac, który poznała wczorajszej nocy. Tutaj rozpoczynał się niezwykły ogród, pełen ogromnych, barwnych kwiatów, których nigdy wcześniej nie widziała. Zanim zdążyła obejrzeć choćby z grubsza to niezwykłe miejsce, Ralph saint już zniknął za następną ścianą bukszpanu. prawie biegiem nadrobiła dystans. Kolejny etap wędrówki napawał jeszcze większym zdumieniem. Tutaj wszystkie kwiaty miały odcień bieli. Bójnie otaczając maleńki, ale jakże malowniczy staw. To miejsce nosi nazwę Śnieżnego Ogrodu. Rzucił jakby od niechcenia, widząc zdumienie w jej oczach. Z fascynacją zapatrzyła się w powierzchnię wody i białe rybki pływające w sadzawce. Podczas gdy władca mrocznych gór znów zniknął w jednej z arkad. Niemal biegiem ruszyła w tym kierunku, ale jej suknia zaczepiła się o kolce pnącza białej róży, rosnącego tuż przy ścieżce, jakby roślina chciała ją tutaj zatrzymać na dłużej. Nerwowym ruchem uwolniła koronkę i pospieszyła za przewodnikiem. Maleńka ścieżynka zawinęła pomiędzy olbrzymim starodrzewiem i prowadziła teraz pod kaskadami egzotycznych, śnieżno-białych pnączy. Widząc, że książę znów zniknął za zakrętem, nie zatrzymywała się ani na moment. Minęła piękną altankę z misternie rzeźbionymi roślinnymi ornamentami w pomalowanym na biało drewnie w chińskim stylu. I w pośpiechu, zapatrując się w to dzieło, prawie stałym impetem wpadła na władcę. Ich oczy znów się spotkały. Widziała, że mężczyzna jest niecierpliwiony, a gdy chciała powiedzieć coś na usprawiedliwienie, rzucił z wyraźną złością: Mariam, w mrocznych górach nie ma miejsca na lekkomyślność. Nie jesteśmy na dworze w ogrodzie rozkoszy. Będziesz miała wystarczająco dużo czasu by odgadnąć tutaj każdy szczegół samotnie, nie marnując mojego cennego czasu. Czuła, jak ze zdenerwowania rumieńce zabarwiają jej policzki. Nie miała jednak ochoty zaczynać kolejnej, bezowocnej dyskusji. Spuściła więc wzrok, próbując ukoić irytację. Jakby na to nie patrzeć, książę miał trochę racji. Była mu winna raczej wdzięczność. Jeśli uważał ją za więźnia, co tak dobitnie podkreślił, to jednak mimo tego pozwolił jej opuścić komnatę. Sama nie wiedziała już co myśleć. Jedno było pewne: że jakby nie oceniać sytuacji, powinna być szczęśliwa. Że ścigana przez prawo nie musi tułać się po gościńcach. A Ralph Saint de Hans ryzykuje własną pozycję, by chronić ją przedłożem następcy tronu. Zatracona w tych rozmyślaniach wyglądała tak uroczo, że mężczyzna mimo pośpiechu przez chwilę znów nie mógł oderwać od niej wzroku. Cudna materia sukni perfekcyjnie harmonizowała z odcieniem jej włosów, które pięknymi falami opadały jej na ramiona, piersi i plecy. Szczere, głęboko szmaragdowe oczy i gra sprzecznych uczuć Malujących się na jej gładkiej, delikatnej twarzy, miały w sobie coś niepowtarzalnie pięknego. Nic dziwnego, że rozpaliła do czerwoności żądzę przyszłego króla, a z pewnością nie był on jedynym mężczyzną, który stracił głowę na jej punkcie, wliczając w te szeregi i mego własnego ojca. Pomyślał i ruszył w dalszą drogę, uśmiechając się do własnych myśli. Władca mrocznych gór w nieukrywanym pośpiechu pokazał jej całą główną część twierdzy. Od pracowni zielarskich, alchemicznych magazynów, poprzez arkady i tajemne przejścia, dotarli aż do głównego dziedzińca. Tutaj ich drogi znów miały się rozejść. Na dziś to tyle, Mariam, rzekł: Dolne części twierdzy. Skrzydło wschodnie, kwatery rycerzy i służby. Na razie nie powinny cię interesować. Teraz wracaj do komnaty. Za chwilę służąca przyniesie wieczerzę. Jutro rano o dziewiątej mój sekretarz będzie oczekiwał cię w bibliotece. I otrzymasz dalsze wskazówki. A po moim powrocie omówimy temat Twojej ewentualnej nauki. Którą w tej chwili nadal stawiam pod znakiem zapytania, i uważam, że to tylko strata naszego czasu i energii. Rzekł, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Mówiąc te słowa, mężczyzna skinął dłonią w kierunku arkad i po chwili stajenny podprowadził doń pięknego, czarnego konia czystej krwi. Jak zauważyła, w pełnej uprzęży gotowego do drogi. Teraz pojęła tę niecierpliwość i towarzyszący im w ostatnich minutach pośpiech, musiała przyznać, że z trudem starała się wyrównać oddech i była wyczerpana. Tyle wrażeń, informacji i zakazów, które usłyszała w tak krótkim czasie, przekraczało jej najśmielsze oczekiwania. Książę z charakterystyczną dlań pewnością siebie dosiadł rumaka i spojrzał na nią uważnie. Wszystko jasne? Zapytał. Wyrwana z zamyślenia z potwierdzeniem kiwnęła głową. Na pewno? Tak, panie. Do zobaczenia więc, Mariam. Wrócę dokładnie za trzy dni. Nie próbuj uciekać ani wychodzić po zmroku. Obiecałam mojemu ojcu, że będziesz tutaj bezpieczna i nałożę wszelkich starań, by po jego powrocie na wiosnę zastał cię w najlepszej formie i zdrowiu. Dodał z dwuznacznym uśmiechem. Pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla ciebie dostępne na mojej stronie bucardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje ci, że możesz oglądać i słuchać kiedy chcesz, 24 godziny na dobę, wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi.